siema z tej strony Radio. Dziś będziemy w odcinku Automation. Jedi po raz pierwszy się odezwał. Odezwie. Tak. I to już się odezwałem, już mogę iść. No i poszedł skorzec. Zaprezentowany w 55, okres produkcji 57 do 83. Cudownie. Zgadza się, potwierdzam. Tak, czyli ustawiamy na 55 rok i założeniem jest, że to będzie samochód dwudrzwiowy, czyli coupé, który będzie coupé w sedanie. Kupa w sedanie. Kupa to będzie na pewno. To naszym zadaniem na dziś jest zrobienie FSO Syrena, czyli samochodu, który być w końcu samochodem, czyli zrobić coś, czego w FSO nie zrobili. Tak, czyli pierwszy samochód. Pierwszy samochód będzie, który został wyprodukowany w FSO. Ogółem, bo oni to samochodów nie robili. Tak. I sytuacja jest taka, że to musi być dwudrzwiowy sedan, czy tam kupeta, nie wiem w sumie kurwa jak oni to nazywali, ale to chyba był sedan. To była dwudrzwiowa kupa. To jest segment B na C, kurwa. Dwudrzwiowy sedan, dwudrzwiowy pick-up albo dwudrzwiowy furgon, siema. Ale nie jesteśmy... W Afryce. Nie jesteśmy w Afryce, jesteśmy w Polsce. Tu nie można takich samochodów robić. Tu trzeba zrobić dwudrzwiowego sedana. I rok produkcji to jest 55. Znaczy prototyp wyszedł w 55 i był zrobiony z gównolitu. Czyli w zasadzie ze wszystkiego, co się robi teraz samochody. Czyli dużo się nie zmieniło w zasadzie. Tak. Wróciliśmy do starych czasów. FSO, hołdujemy tradycją. No i tak, panel material... To będzie stal, no bo kogo kurwa było wtedy stać na coś innego? Oczywiście na ramię, bo jak to tak? Stal, no bo po co jakaś galwanizowana, na co takowo? Bo musi być tanie. Dopiero w 60, widzicie, w Automation w 61, w 62 dopiero jest napęd naprzód, kurwa. FSO wyprzedziło, kurwa, cały świat. No na to wygląda. No dobra, no to musi być 62 niestety, jeśli chodzi o zawieszenie, przykro mi. Wyprzedziliśmy epokę. FSO przeczy fizyce. Przednie zawieszenie, jakie to jest najtańsze? Najtańsze, czyli najlepsze. Najlepsze. Co tu? Nic się nie zepsuje. Nie no, z tego co pamiętam, to jest na resorach z przodu. Znaczy to jest jedno, w ogóle kurwa FSO jest fajne. A jeśli nie, to kogo to obchodzi? Tak. W ogóle FSO jest fajne, bo po co zmontować zawieszenie z dwoma resorami, jak można jeden resor poprzeczny zamontować? Dokładnie tak. O to chodzi. Oszczędność to była najważniejsza. Oszczędność, naszą dewizą. To już zresztą było to samo, więc no... To niestety za dobre rzeczy musimy zamontować. Chociaż nie, no dobra, bo to w końcu robimy z tego samochód. Bo w końcu samochód w końcu. Oczywiście quality minus 10. To jest oczywiście sztandar FSO. Tak. Dobra, teraz silnik. Bo to musi być dobry silnik. Nazwijmy go silnik. Siblnik. Silnik. Silnik. Wariant 1 przez V. Tak. Bo my jesteśmy tacy amerykańscy. To nie tak jak FSO, my jesteśmy lepsi. Nie, będzie wariant. Wariant. Warka. Wariant. Nie, to nie jest źle, że tu zrobiłem. Tu ma być wariant. Wariant 1, no dobrze. Przez D napisz. Przez V jest wariant. Wariant. Wariant 1. O. Jak z francuska. Dobra, to jest 3-cylindrowy silnik. Ile on tam ma? Dobra, to ma być 840 mniej więcej... 850 silnik nie będzie. Oczywiście ze stali stawimy 70 70 na 70. No dobra, może być 71 na 71. No tak, nie zapominajmy, że robimy samochód. Tak, oczywiście wszystko co najtańsze. Quality minus 10. To podstawa. O kurwa, kompresja. Ma jeździć na gównie, więc zaraz tu sobie ustawimy. Jednogardzielowy gaźnik. Ale się nie dało tego kolektora odstawić od silnika. Jezu Chryste, 85. Ojojoj. W końcu coś musi wypełnić tą przestrzeń pod maską. Tak. Musimy zasłonić tą pustkę. Tak. Zasłonić samochód. Coś takiego. 25. Dobra, jeden tłumik, myślę, że to będzie dużo. 2 kW, o kurwa. No, to jedziemy grubo. Jedziemy poziomo. Nie no, trzeba kompresję zjechać. To bardzo zjechać. Te statystyki lecące będą. Dalej kompresji się nie da zjechać. No, trzeba zwiększyć miksturę. Ile on tam miał? Kilowatów? Miał 40 koni mechanicznych. O Jezu. To ile kilowatów? Czekaj, przeliczę ci. 40 koni to będzie, proszę pana, no prawie 30 kilowatów. O kurwa, panie. 29,5 dokładnie.
O Jezu. Tylko dobrze, że możemy wskoczyć powyżej 4000 obrotów. Śmiech przez łzy. Dobrze się zaczyna. Chyba trzeba będzie podnieść tam trochę jakość tych komponentów. Myślę, że... To jest kolejna rzecz, którą FSO jakby wyprzedziło fizykę tutaj. Tak. Z takich gumianych komponentów tyle wyciągnęli mocy. W sumie to jest śmieszne, bo jak chcesz się zrobić, już próbowałem, jak chce się zrobić silnik od Poloneza, to trzeba wszystko zrobić quality na plus 15, żeby w ogóle wyciągnąć tą samą moc, co piszą. Więc coś tu jest nie tak. Filmix tyle. Już 20. 4800. Już 20, żarty się skończyły. Tak. Zaczynają dopiero. Tak. Weź paliwo może 92, czy podnieś mu jakość. Coś się zmieniło w ogóle? Nie. A 98? Tak, 98 w 55 roku. No chciałem sprawdzić tylko. To dlaczego jest dostępne 98, skoro nie było w 62? Nie wiem, może sobie w chuja lecą z ludźmi. Ze strefy 51 wyciągnęli, czy jak? Tak. No to jak mam niby wyciągnąć, kurwa, te konie z tego silnika? Ja pierdolę. Widocznie FSO dokonało jednak niemożliwego. I nikt im za to nie dał nagrody. Nikt im za to nie płacił. To na pewno. Dobra, jest 23 już, widzę tu. Aż się udało, 23. Dobra, zmieniłem na shortcasta. Trochę lepszy ten będzie. Z castloga na shortcasta. Chociaż na pewno nikt by czegoś takiego nie zaimplementował w Polsce. Ale pamiętaj, nie zapominaj, Tomaszy, że my robimy samochód. A tak. No tak. O dobra, material kost jest mniejszy, ale będzie jest w stanie wytrzymać trochę więcej mocy i obrotów. Ale jest taniej, więc można wziąć to. No to jeżeli jest taniej, to jest jedyny argument. To wszystko, co wymieniłeś wcześniej, się nie liczy. No tak ładnie. Tu jest ten sam cena. Trochę dłużej będą robić, ale to żadna różnica, bo i tak kurwa za darmo będą zapierdalać w fabrykach. 24 godziny na dobę w dodatku. Teraz mamy pole do popisu, będzie można zwiększyć w końcu. O, jest. O, jak to się zwiększyliśmy. Zwiększyła się zapaść na wykresie. Tak. Dobra, inaczej, zwiększymy jakość do zera. Tak, i osiem... jakość do zera, tak, i osiągniemy 29 kW gdzieś na samej końcówce obrotów, do której nigdy nikt nie dojeżdża. Załóżmy, że poprawiamy fabrykę, że ten samochód wyjdzie po syrenie, to wszyscy już tak będą, kurwa, przyzwyczajeni do tego, że trzeba cisnąć. Normalnie race car. Czekaj, tu jest 30, widzę. O kurde. To zwiększymy. Ale to nie szalej tak, człowieku. 78, to jest... No, blisko. Ale to kurwa, jak to ma tyle ważyć, to nie ma szans, żeby to jeździło jakoś. Ale już przecież ustaliliśmy, że FSO jakby tutaj przeczyło prawom fizyki i no, czasu. No wiem, ale to mamy zrobić lepsze coś, a nie żeby to jeszcze gorzej jeździło. Ale to, panie, to nie są łatwe rzeczy. Wiecie co, możemy polepszyć FSO i stawić na przykład dwugardzielowy wygaźnik w opcji standard. Czy mi się wydaje, czy zrobiło się gorzej? Tak, na pewno tak było w fabryce. Czterogardzielowy wykaźnik, kurwa. Jezu. Jeszcze mniej newtonometrów. No, to może jednak zostawmy ten DCOE. Nie można, to trzeba jednak... Single barrel echo. Będzie trzeba zrobić coś takiego, że albo trzeba będzie zwiększyć jakość komponentów, albo co najgorsze, zwiększyć pojemność silnika. Ale wychodzi na to, że po prostu FSO się nie da przebić. Nie da się przebić. Za dobre silniki. A wszyscy tak marudzili, o, bo to się psuje, ale wcale nie. No nie, oni to co osiągnęli, to w ogóle tak. Nie macie pojęcia nawet. Zrobiłem Strokera z niego. Jakoś wcale nam nie pomogło za bardzo. No chyba nie. No nic, no to zmniejszymy do tych 70 na 70. Jak my wtedy to zrobiliśmy? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że FSO dokładnie tak samo robiło. Tak. Oni też nie mieli pojęcia. Kurwa, nie wiem, weź tu klepnij, tam klepnij, weź dobrze. Teraz zwiększymy jakość do plus 5, co jest w ogóle parodią. Nie było takich rzeczy. Nie było takich rzeczy w FSO nawet do końca produkcji. Nawet jak Chevrolet Aveo otłukli, to też nie było takich rzeczy. Wow. Bardzo dużo dają te obroty. 7300, no ale nie można podciągnąć. Tak, łatwiej zatrzeć silnik. O, no. To coś jest, nie? Kurwa, jaka zabawa, to są nie 2 mm i tu jest walka o każdy koń mechaniczny. W FSO też tak siedzieli i klikali. No. Tylko jak widać, oni byli lepsi od nas. Tak. Ten silnik może się do czegoś nada. No nic, dobra, mamy już ten... Jednostkę napędową. Tak,